Szanowanko, dzisiaj będzie o regulacji luzu zaworowego w silniku Renault 1.6 ośmiozaworowym na przykładzie Meganki z 99 roku. Jak się do tego zabrać? No, potrzebujemy jakiś tam minimum narzędzi takich, ażeby odkręcić 8 śrub mocujących pokrywę zaworów. To są tego rodzaju torksy, takie gwiazdkowe. Szczelinomierz będzie nam potrzebny do ustawienia właściwej wartości luzu. Tu regulacja odbywa się na śrubach. No i klucz 19 do kręcenia wałem. Co prawda tutaj miejsca jest bardzo mało, ale jakoś trzeba będzie improwizować. No i z tego co pamiętam, chyba tam dziesiątka, klucz 10 do kontrowania śrubek już samych zaworów, no ale to jest narzędzie podstawowe. No i teraz tak, jak się do tego zabrać, no trzeba by było zdjąć pokrywę zaworów. Przy okazji dobrze było mieć nową uszczelkę, ale ja oczywiście jako rasowy popeliniarz złożę na starej. Na pierwszym miejscu mamy na samym środku cewkę zapłonową. Czy to jest przypadek? Ja bym powiedział, że nie sądzę. We Francuzach chociażby zadbali o to, że jak ona już pójdzie, no to dosłownie w 5 minut się ją wymienia. Przy okazji można zdemontować sobie przewody, zobaczyć, czy nie są zaśniedziałe, jeśli są, to przeczyścić, bo oczywiście jako popeliniarze nie wymieniamy na nowe. I przy okazji można sobie też zregenerować świece, o czym już było w jednym z odcinków. No, tak, zaraz to wszystko zdemontuję i odkręcę, będzie część dalsza. Dobra, pokrywę zaworów mamy zdjętą. Jako informację uzupełniającą dodam, że torks do tych śrubek to miało oznaczenie T50. I teraz tak, o numeracji cylindrów. Zazwyczaj jest liczona od strony rozrządu, ale Renault jest osobliwe, więc liczy od strony koła zamachowego. Czyli to jest cylinder pierwszy, drugi, trzeci i czwarty. Chociaż co dziwne, w tym samym Renault, na cewce numeracja jest standardowa od strony rozrządu w tamtą stronę. No ale to tylko taka dygresja. I teraz tak. Tutaj między obudową rozrządu a grodzią silnika jest dosyć mało miejsca, więc musimy mieć albo jakoś specyficznie odgięty klucz, chociaż takie standardowe odgięte nie wchodzą, nasadka na standardowej przedłużce też nie wejdzie. Więc albo tak, fura na podnośnik, zdejmujemy koło i sobie od dołu tam dochodzimy i kręcimy wałem. Albo prostszy sposób, również fura na podnośnik. Piąty bieg zapinamy i po prostu kręcimy sobie kołem. I jeżeli będziemy mieli na czwartym cylindrze od rozrządu, a pierwszym od strony koła zamachowego zawór maksymalnie otwarty, czyli ta dźwigienka idzie maksymalnie w dół, wówczas regulujemy luz zaworowy na zaworze wylotowym czwartym i dolotowym trzecim. Tutaj cały czas numeracja postępuje od strony koła zamachowego. Następnie ustawiamy sobie na trzecim cylindrze tak samo wylotowy, całkowicie otwarty, i wówczas regulacja następuje na dolocie czwartym i wylocie drugim. Następnie czwarty cylinder, luz na zaworze, znaczy zawór cały wydechowy w pozycji maksymalnie otwartej, i regulujemy luz na dolocie drugim i wylocie pierwszym. I na koniec drugi cylinder, tak samo wylotowy maksymalnie otwarty, i regulujemy na pierwszym dolocie i trzecim wylocie, co widoczne jest na tabelce. No, i mamy sobie szczelinomierz,
Luzu oczywiście dokonujemy pomiaru na silniku zimnym. I poszczególnym listkiem sobie wsadzamy między w ten, tutaj gdzie się kończy sprężyna zaworowa. Tam jest takie miejsce. I wsadzamy poszczególny listek. Jeżeli on wejdzie tak swobodnie, próbujemy wsadzić kolejny. Luz taki, jaką ma wartość, powinien być mniej więcej wtedy zmierzony, jeżeli tak listek wchodzi z wyczuwalnym oporem, a kolejny już nie bardzo ma ochotę wejść, bo jest po prostu za mało miejsca. I teraz tak, w przypadku zaworów używanych, a to w zasadzie będzie 99% przypadków, luz zaworowy na dolocie powinien wynosić od 0,10 do 0,15. Natomiast na zaworach wylotowych w przedziale 0,25 do 0,30. No i tutaj mamy przykładową sytuację nadmiernego luzu. Listek 0,35 sobie wszedł, czyli delikatnie jest za duży ten luz. To teraz należałoby go wyregulować. No i tak. Kluczem dziesiątką sobie odkręcamy nakrętkę i takim kluczem do szprych, ewentualnie kombiderkami, jak ktoś nie ma, przytrzymujemy. Po odkręceniu, a to teraz mam jedną rękę, bo drugą trzymam kamerę, więc nie będę mógł w stanie tego pokazać. Natomiast tak, poluzowujemy nakrętkę, tym delikatnie, dosłownie kilka milimetrów, wykonujemy ruch kluczem, zawężając ten luz i znowu kluczem dziesiątką blokujemy. I sprawdzamy ponownie wartość luzu zaworowego. I tak na każdym z tych zaworów. Dobrze jest jeszcze później kilka razy przekręcić wałem i skontrolować to jeszcze raz, czy ewentualnie nic tam nam się podczas regulacji nie rozjechało. Na koniec jeszcze skontrolować, czy wszystko jest dobrze dokręcone. Chodzi o nakrętki oczywiście. No i wszystkie luzy mamy wyregulowane. Teraz składamy całość w odwrotnej kolejności. Jak macie uszczelkę metalową, tak jak ja, to ona, dobrą sprawę, ona jest bardzo mocno wielorazowa. Ja już mam ją od dłuższego czasu, natomiast jak kiedyś kupiłem korkową, to wytrzymała tydzień. Coś ten deseń. Tak więc, jak będziecie zmieniać i macie jakąkolwiek inną, to śmiało kupować metalową. A jak już macie metalową, to śmiało również można zaryzykować składanie tego na starej, gdyż raczej na moim przypadku ja już ją zdejmowałem kilka razy i zakładałem i nigdy nie było problemu z żadnymi wyciekami. No, na koniec trzeba będzie pamiętać tylko o prawidłowym podłączeniu tych wszystkich wężyków oraz po zamontowaniu cewki i przewodów zapłonowych o prawidłowej kolejności zamocowania przewodów na cylindrach. Tutaj, jak wspominałem, ja mam akurat na cewce oznaczenia 1, 2, 3, 4 i one są odwrotne od ogólnej numeracji Renault. Renault liczy od strony koła zamachowego, większość zawsze producentów liczy od strony rozrządu. Natomiast tu jest taki paradoks, że cewka akurat jest liczona od strony rozrządu, a ogólnie przy regulacji luzów zaworowych cylindry, jak i przy wszystkich innych czynnościach raczej serwisowych z serwisówki to wynika, są liczone od strony koła zamachowego. Operacje należy powtarzać co kilkadziesiąt tysięcy kilometrów, na gazie trochę częściej, więc nie wiem, co ile bym tam zalecał, co 20-30. Jak widać, nie zajmuje to długo, więc jest do wykonania spokojnie. No i co? Skręcam wszystko do kupy i to będzie na tyle. Także więcej filmików nadchodzi. Pozdrawiam, cześć.